Czy chcesz przeżyć najlepszy powrót do szkoły w twoim życiu? Wybierz zestaw szkolny Voyant Team! Ogromny plecak premium z 7 brelokami na zamku, odblaskami z dwóch stron i wygodnymi plecami. Piórnik z 2 brelokami, który ma 2 przegrody w pełni wyposażone. Zestaw śniadaniowy. Bidon, który bardzo łatwo się otwiera i zamyka. I śniadaniówka. W środku ma 2 strefy. Worek szkolny, zeszyty, naklejki na zeszyty, teczka dwustronna. A, no i jeszcze długopisy tutaj zostały, patrz. Siema, widzisz te długopisy? Kupując ten zestaw macie gwarantowaną darmową dostawę, zdjęcie z autografem, ale uważaj, bo liczba tych zestawów szkolnych jest ograniczona. Wbij na Voyant Shop i sprawdź. Siemano kolano, kojarzycie tego gagatka, który tam stoi? O, papa, gdzie on tam? O, tam jest, tam chodzi sobie Ptycho. Ptycho jest taki, widzicie, porządny chłopak, co nie? Normalnie porządny, kulturalny ziomeczek, ale jak się go odpowiednio wkurzy, zdenerwuje, to może nawet powie jakieś brzydkie słowo. Tak bardzo go zdenerwujemy, że może powie, a on nigdy nie mówi takich rzeczy. Więc dzisiaj mamy cel, osiągnąć niemożliwe. Będziemy go denerwować, będziemy go wkurzać, będziemy go trollować, wszystko po to, by powiedział zakazane słowo jakieś bardzo, bardzo brzydkie, które będę musiał wam wypikować, bo oczywiście wy nie możecie słyszeć takich słów, ale ja chcę bardzo zobaczyć, jak Ptycho się wkurzy. Taki wkurzający odcinek dla Ptycha dzisiaj będzie, ale spokojnie, jakoś mu to wynagrodzimy, damy mu jakieś prezenty za to, ale to potem, najpierw troszeczkę go powkurzamy. Oglądajcie cały odcinek, żeby zobaczyć, czy to w ogóle wyjdzie, czy Ptycho powie brzydkie słowo. Zobaczymy, uwaga. O, halo, Ptycho, siema. Cześć, to cześć. Czy ty to widzisz, co ja mam w ręce? A, Ołówek, taki w sumie brzydkiego koloru jak ty. No, nie, chciałem powiedzieć po prostu, że Ołówek jest brzydki. Masz może jakiś ten fajny taki spojrzeń z tego, z Voyant Shopa, czy coś? A, z Voyant Shopu to mam. Ten to wywal, bo jeszcze pewnie to jakiś twój wynalazek jest i bomba atomowa i wybuchnie całe Voyanowice. Nie, nieprawda, nieprawda. Ja to włożę do wody, bo to pewnie jest detonacja za chwilę ustawiona. Ale więc... co ty w ogóle gadasz? No nieprawda, to jest zwykły, najzwyklejszy, najprostszy. Czemu ty wywalasz mój ołówek? Ja chciałem po prostu nowy. Z dala go wyrzucę od Voyanowic, bo jeszcze wybuchnie, bo te... Ej, tego nie bierz tego, bo to jest jakiś twój wynalazek, który pewnie znowu się zepsuje. Ale ja go kupiłem w najzwyklejszym sklepie spożywczym, to jest najzwyklejszy ołówek, czy ty to nie widzisz? To będzie pewnie coś bardzo złego, wyrzuć to jest bardzo zły wynalazek, ty w ogóle robisz same złe wynalazki. Chodź, co ty w ogóle gadasz? A ty nie robisz w ogóle wynalazków? Ja mam wynalazki, zaraz ci pokażę, jakie są naprawdę bardzo mocne. No ciekawe, jakie masz takie mocne wynalazki? Na pewno nie takie mocne, jak ja mam. Co? Ten odcinek został przerwany, bo jak widzicie, ledwo daję sobie radę. Ten zestaw szkolny jest przeogromny. Zawiera wszystkie rzeczy. Wbijaj na Voyant Shop i sprawdź, bo naprawdę warto. Oj, no, ja ci pokażę, bo ty w ogóle na tym świecie żyjesz pewnie z jakieś dopiero 5 lat, co nie? Pięciolatku. No nie mam 5 lat, ile razy mam ci powtarzać, ja nie mam 5 lat, jestem dużo starszy. Ty, chyba nawet Nubek jest starszy od ciebie, on ma chyba z 6. Co? Nubek jest nawet starszy? No czy ty siebie słyszysz, to i to? No weź, pięciolatku, co ty gadasz? Co ty? Życia nie znasz. Aha, dobra, tak, dobra, 5 lat. Zobacz, ty mówisz, że ja nic nie wynalazłem. Ej, gdzie są moje... Ja tu dawałem ostatnio moje długopisy, gdzie one są? Co? Gdzie są te twoje długopisy? Wiesz co, może jakieś 5 latek je ukradł. Dobra, to dam ci od razu cały zestaw szkolny, bo tutaj są długopisy wszystkiego rodzaju i nawet piórnik z całym pełnym wyposażeniem, z ołówkami nawet. Widzisz, co ja wynalazłem ciekawego? A ty masz taki wynalazek? Trzymaj. No, takiego nie mam, wiesz co, no na pewno przyda mi się do przedszkola, bo przecież mam 5 lat. Ale to musisz dać pieniądze za to, nie ma za darmo. Ale ja nie mam pieniędzy. No to oddawaj. No dobra. No ale ja serio to chciałem dostać, a nie mogę ci zapłacić później na przykład. Ja to wezmę i ci później zapłacę, please. A ile pieniędzy za to dasz? Ja nie mogę. Ja dalej trzymam ten zestaw szkolny. Chcesz podtrzymać za mnie? Nie, lepiej nie, bo jest naprawdę ogromny. Nie czekaj i sprawdź. Pierwsza linia w opisie. No za to dam, nie wiem, że 30? Co? Nie, no, dobra, no, tyle 30, staki, 30, dwa staki, 30, a dwa staki to bym mógł palią zapłacić, to bym mu sprzedał. Ty to minimum 4, 5-latku. Że co, proszę? Czy ja się przysłyszałem? Czy ja się przysłyszałem? Nie, poczekaj. Może mam brudne uszy, ale raczej się nie przysłyszałem. Jeszcze raz. Dwa staki to bym dał Palionowi, a nie 5-latkowi. Dobra. I słuchajcie, widzowie, o nie, jest tak głupio tak go denerwować. I nie wiem, czy ja wytrzymam, ja nie wiem, czy będę w stanie. Przepraszam, Ptycho. Jeśli to oglądasz, Ptycho, ten odcinek, to wiesz, że to tylko troll. I zaraz będziemy już dla ciebie mili. Nie, ja nie chcę tak, ale dobra, on się zdenerwował. Jesteśmy blisko osiągnięcia naszego celu. Nasz cel to sprawić, by najbardziej kulturalna osoba na Voyanowicach, czyli oczywiście Ptycho, bo on jest zawsze miły, pomaga i tak dalej, żeby on
się zdenerwował bardzo mocno, tak mocno, że nie będzie nad sobą panował. Przecież ja nie mówię. Dobra, teraz będę na niego mówił cały czas, nie wiem, pięciolatku, o. On bardzo widziałem, że się denerwuje, jak mówię do niego pięciolatku. No to może to sprawi, że powie coś zakazanego. Dobra, idziemy, idziemy zobaczyć. W sensie, a sorry, z przyzwyczajenia powiedziałem, ale co? Tak naprawdę pięciolatku. No ale o co ci chodzi, to pierwszy, ja nie mam 5 lat. A ile masz? Nie powiem ci. No bo pewnie masz 4, 4-latku, ptycho. No ale dlaczego ty mnie ciągle, ja nie mam 5 lat, nie mam 4 lat, mam dużo, dużo więcej, no. A no dobra, to, czyli masz 4,5, okej, okay, dobra. Przeszkadzasz mi, właśnie chciałem sobie posprzątać w domu, a ty mnie wyzywasz ciągle od jakichś 5-latku. A co to za miotła? O, fajna miotła, zabrałem sobie. Czyli ty ją zebrałeś? No. A ją właśnie chyba zniszczyłeś, złamałeś się w pół. Mogę zabrać jeszcze to? O. Ej, no to jest mój budzik przecież! A po co ci budzik? Przecież co to... No żeby rano wstać i normalnie mógł grać, nagrywać, no! Niech zgadnę, ten budzik to pewnie ty go wynalazłeś i pewnie nawet nie pokazuje dobrej godziny, pa! Ej! Obróciłem się i ten telewizor mi powiedział, że ja go wynalazłem. No to zabiorę go w takim razie, jak tobie się nie podoba ten telewizor. Dlaczego ty mi kradniesz itemki? Ja nie... No daj to, oddawaj to! Ale to przecież to leżało u mnie pewnie w pokoju, a ty zabrałeś z mojego pokoju. Co ty w ogóle gadasz? Nie dotyczy, że mnie wyzywasz, to ta jeszcze mi itemek kradniesz. To jest mój ulubiony kolor, nie twój. Jak ją zdjąć? Co? O. Jak to twój ulubiony kolor? No nie, ona jest pomarańczowa-żółta, a nie niebieska. Nie, ten kolor to w ogóle to mi... Ukradłeś w ogóle mi ten kolor. Tak naprawdę, to jest mój kolor! Że co, proszę? Nie, dobra, żartowałem. Ale wiesz co, ukradłeś mi skina, bo ja miałem takiego skina pierwszy, wiesz? Żarty żartami, ale nie miałeś takiego skina. Ty myślisz, że ja żartuję? Ja naprawdę miałem takiego skina jak ty, chcesz zobaczyć? No nie masz, no żartujesz, to nie miałeś takiego skina. Ja miałem pierwszy takiego skina. Tak? Taki jesteś? To pokaż, że miałeś takiego skina, no. No dobra, to się przebiorę na górze i ci pokażę. Ale, no dobra, ale jak nie zobaczysz, to mi przyznasz rację, obiecujesz? Będziesz musiał. Dobra, widzowie, on jeszcze nie wie, ale ja sobie przygotowałem skina ptycha 1:1, żeby się, wiesz, żeby pomyślał, że kopiuje ode mnie. Dobra, patrzcie na to, przebieram się właśnie w tym momencie. O! Zobacz na to, mam 1:1 skin ptysia, w sensie, oczywiście moja twarz jest moja i mój kolor jest mój, ale to specjalnie tak zrobiłem, żeby wyszło, że to jest mój oryginalny skin, a nie ptycha. On się tak zdenerwuje, on się tak zdenerwuje, dobra, i będzie musiał mi jeszcze przyznać rację. Ej, dobra, szczerze, to jest za mocne, okej, idziemy sprawdzić. No i co, mówiłem ci, że to był mój skin wcześniej i jeszcze w moim kolorze, a ty go przerobiłeś na taki brzydki żółty. To jest niemożliwe, przecież to jest wszystko niemożliwe. No wszystko jest pewnie jakieś ukartowane. Jak ty jesteś niebieski? No mówię ci, skopiowałeś mi skina. Ty jesteś podrabiacz. Od dzisiaj mówię na ciebie podrabiacz ktyś. No dlaczego tak do mnie mówisz? Ale ten skin wcale nie jest taki ładny, jak jest niebieski. Żółty jest dużo ładniejszy, spójrz tylko na to. Co ładniejszy, ale mój był pierwszy, więc mój się liczy najbardziej. Nieprawda, mój jest dużo lepszy. A ty... Mój się liczy najbardziej. Idę. Zmień tego skina natychmiast. Nie, bo ty jesteś po... To. Co jest podrabiacz, ten? Podrabiacz ptyś, podrabiacz. Tak, 5-latek, bobasek, 4-latek, podrabiacz, potwierdza. Co jeszcze mi wymyślisz? I pewnie mocno, że jesteś zdenerwowany, podrabiaczu. Dobra, sam jesteś podrabiacz, nie rozmawiam z tobą. Ej, daj mi tabliczki, potrzebuję je do czegoś. No, a po co ci tabliczki? Zobaczysz, chcę zrobić coś miłego. No dobra, no to masz tabliczki, proszę bardzo. Zrobię coś bardzo miłego, dobra, dzięki. No a po co ci te tabliczki? No nie rozumiem. No nie wiem, jak chcesz to możesz zobaczyć, ale nie wiem, no tobie się to raczej nie spodoba, ale zrobię coś miłego na Wojanowicach, żeby wszyscy znali prawdę, po prostu pokażę prawdę jaka jest. Czyli prawdę, że to jest mój skin, a ty mi go ukradłeś. Ty. A co ty piszesz tutaj? Dałem, patrz, dałem im znać wszystkim. Co? I teraz dam znać reszcie osób, tak? Ale to jest kłamstwo, ja to niszczę w 3 sekundy, nie będziesz takich zabliżek stawiał na Wojanowicach. Dobra, teraz przesadziłeś, jeśli to zniszczyłeś, gdzie jest jakaś lawa. Co ty potrzebujesz? A po co ci lawa? Mam pomysł. Ale dlaczego, po co ci lawa, Tojto? Potrzebuję lawy. Nie ma lawy. No nie ma lawy, bo lawa jest w jaskiniach. To są to, co zrobię z twoimi itemami. Spalone, spalę je. Ale wiesz, że ognisko Minecraft nie pali itemów? Jak nie pali itemów? Na pewno pali itemy.
No nie pali, no nie widzisz, że to nie pali itemów? Dobra, ty czemu... Ty się nie zdasz na Minecrafcie, jesteś boomer! Czemu nagle nie ma tutaj nigdzie żadnej lawy, no? Nikt nagle nie ma lawy na wieneczek, dobra, mniejsza, wiesz co? I tak dam Kati też tutaj znać, że jesteś podrabiacz. Ale dlaczego podrabiacz? Jesteś, bo podrobiłeś mojego skina, to jest mój skin ten, co masz. To jest mój... Nie, dobra, ja są dzisiaj nie rozmawiam tutaj, to naprawdę ja nie... Ale to ja się go miałem... wstąpiło! Ja go miałem pierwszy. Ja miałem pierwszy ten itemek. Nie odzywaj się do mnie teraz! Ja chcę pobyć sam! Na tej ławce będę siedział. Chcesz pobyć sam? Aha, no dobra, tak. To ja usiądę obok ciebie. Siema, podrabiaczu. Nie słyszę, co do mnie mówisz. Podrabiacz, jesteś, cześć, podrabiaczu. Ale nie, ja wychodzę stąd, wychodzę. Ej, dlaczego kopiesz skiny moje? Może zaraz, jeszcze zaczniesz mieć nowe przywitanie. Siemano, ptysiano. Skopywana ode mnie. Siemano, przysiano, bombano będę miał takie przywitanie. No właśnie, podrabiaczu, podrabiacz. Ty jesteś podrabiacz, nie wchodź do mojego domu. To jest mój dom i ja tam będę siedział w zamknięciu i proszę tam nie iść. O nie, ops, zepsułem. Co zepsułeś? Ops, twoje słoneczniki, hodowałem się długo, bo chyba je zepsułem. To są słoneczniki z 1918 roku. To i to, co ty robisz w ogóle? Dobra, a masz jakieś auto tutaj w ogóle? No mam, stoję obok mojego domu po prawej stronie koło tej style, a co? O, fajna fura, stary, dasz mi się przejechać? No nie, no a czemu chcesz się przejechać moją furą swojej, nie masz? Nie, no bardzo fajna fura, stary, jadę. Uuu. No ale co ty robisz moją furą? Ale ty nie uważaj, bo ty nie musisz kierować w ogóle. Nie. No to no! Rozbiłeś mi furę! Omega, oj, ups. Ej, on się chyba teraz zdenerwuje mocno. Ja nie chciałem jej zniszczyć aż tak bardzo. O, on się bardzo zdenerwuje. Ja myślę, że on jest bardzo blisko do tego, aby powiedzieć jakieś zakazane słowa. Omega, ptycho! Co ty zrobiłeś z moim autem? Wiesz, że to auto kosztowało talarów? Ono tak naprawdę sprowadzenie było naprawdę bardzo drogie! Co ty gadasz, podrabiaczu? Przecież to było moje auto. Przecież ja mam skina ptysia. Twoje auto to było? Tak, tylko że przemalowałeś jego kolor na żółty. Nieprawda! Ty masz Lamborghini, a ja mam Mercedesa! Tak? To gdzie to moje Lambo? Pewnie mi ukradłeś, ha! Co? Nie, no, ja nie! Tak, podrabiasz! No ale nie mów, że ja ci coś ukradłem, bo to nie jest prawda, przecież wiesz, że ja nigdy nie kradę, jestem miły! Tyś ma 5 lat, tyś ma 5 lat! Ale czy ty możesz przestać mnie wyzywać ciągle? Ty czy jesteś dorosły niby? Tyś ma 5 lat, tyś ma 5 lat! A to i to ja mam tego dość, co ty w ogóle wyprawiasz? Tyś ma 5 lat, ej, tyś! Znowu mi auto zmieniłeś, w innym miejscu mi postawiłeś. Co? Zobacz, a pomógłbyś mi to auto przenieść? A sam nie potrafisz tu parkować z tym autem? No nie, bo ktoś mi przeniósł, a jest zaciągnięty ręczny. Ja nie mogę, a ja nie potrafię ręcznego. Jesteś taka fajtułapa, że ja nie wiem, nie? Dobra. O, dobra. No, nawet nie potrafisz wykręcić, ptysia, ja no nie mogę. No bo ja nie jeżdżę takimi suwami, ja mam jeszcze małymi autami. Ja nawet zaparkować nie potrafisz, ja nie mogę. No dobra, no, sam sobie możesz zaparkować następnym razem, wychodzę stąd. Ej, ptysia, nie będę ci parkował mi trochę, tej fury więcej. Dasz mi trochę diaksu, bo nie mam diaksów. Bo teraz diamenty, tak? No dobra, tak. No dam ci te diamenty, ale po co ci te diamenty? No, dasz mi trochę diamentów, bo nie mam diamentów. No to masz, no 6-7, może być. Dobra, dzięki, ptycho. No, o, dzięki. Spoko, cześć. Na razie. Ej, a pomógłbyś mi w czymś? No, a w czym? Bo słyszałem nową piosenkę. Słyszałeś nową piosenkę? Patrz, mam tutaj taki odtwarzacz MP3 player. No i z niego leci fajna piosenka. Słuchaj tego, patrz. No. Tyś to 5-latek, on ma 5 lat, jest po... Ile to wyrzuci do lat? Ej, to była dobra piosenka! Jak chcesz tą MP3, to sobie po nią leć. Przestaniesz mnie wyzywać, przestaniesz mnie... Dobra, w ogóle, co ty dzisiaj robisz? Wyrzuciłeś tą MP3, to będę ci teraz tą piosenkę nucił. Tyś to 5-latek, jeszcze podrabiacz, i potwierdzacz. To jest potwierdzacz, tyś to potwierdzacz. No, oczywiście, że tak, 5-latek potwierdzę, co jeszcze, co? Mam nawet przyróbkę niebieskiego specjalnie dla ciebie, chcesz posłuchać? No. Bam, bara, bam, bam, bara, bam, bam. Tyś to 5-latek i jest dobra, podrabiaczem. Nie. No śmieszne. Ej, ty chyba jesteś bardzo blisko zdenerwowania bardzo mocnego, co nie? Przestań, w ogóle z tobą nie rozmawiam. W ogóle co to jest za parkour? Tam idę sobie tego przejść. A właśnie, przygotowałem dla ciebie mega mocny parkour, ale to jest parkour dla osób, które nie są podrabiaczami. Jak go przejdziesz, to nie jesteś podrabiaczem.
Co ty w ogóle gadasz? Przecież ja takie parkury to ja z zamkniętymi oczami bez monitora robię. Tak, na pewno, zobaczysz jeszcze, patrz na to, to są zadania. Nowa atrakcja parkour tylko dla prawdziwego Sigmy. Nie podrabia to. No to dla mnie, jestem Sigma. No jeszcze się okaże. Legendy głoszą, że jeśli ktoś to przejdzie, to jego każdy eksperyment i wynalazek okaże się światowym hitem. Czy jesteś gotowy się sprawdzić? No pewno, no pewnie, że tak. No i zasady to nie możesz chmurki, oddawaj chmurkę. Dobra, masz, nie, ja to przechodzę chmurki za pierwszym razem. Dobra, czyli jak to przejdę, to moje wynalazki okażą się najlepsze na świecie. Tak, ale przecież twoje wynalazki nie mogą się takie okazać, bo przecież to są bomby atomowe zrzucane na moją rowicę. Zaraz nie wytrzymał to i to jeszcze raz mnie będziesz wkurzał, to pożałujesz tego. Pięciolatek. Dobra, nie, ja naprawdę. Ej, ja naprawdę, ale nie śmiesznie się denerwuje pięciolatek. Czekaj, bo spadam. Ale ci słabo poszło. No, bo coś mnie uderzyło. Tak, jeszcze powiedz, że ja cię uderzyłem. No, czy ty możesz przestać mnie to robić? No, ale to nie ja robię. Nie, to no dobra, to, bo teraz zobaczysz, teraz, no przejdź dalej, ja się oddalę dobra, od ciebie. Dobra, zobacz. dobra, okej, to patrz teraz to. Hopa, hop. O, dobrze ci idzie. Mi idzie. Dobrze mi idzie. Haha, nawet nie widzisz i nic nie zrobiłem nawet, a ty mówisz, że to ja coś robię. No to jest tak twoja wina, bo ty pewnie zrobiłeś tego parkoura i zobacz, że są jeszcze kolory złe. O, dobra, no co tu jeszcze się nie skoczysz w tym miejscu? A ja na to skoczyłem na luzie, ja nawet ci tam machałem stamtąd. Dobra, patrz, teraz to zrobię, bo jestem prawdziwy Sigma i mój każdy wynalazek wyjdzie. Patrz tego to, dobra? Dobra, czekaj, ja się tylko ustawię. Nie! Oj to! Co? Czemu mi to robisz? No! Ej! Co ty powiedziałeś, ptycho? Mam już tego wszystko do Ej! Nie! Wychodzę z serwera. Co? Ej, bo wyszedł z serwera! Ej, nie! Ale go zerwałem! O, ja nie mogę! Nie sądziłem, że to się uda, nie sądziłem, że ptyś tak bardzo straci nad sobą panowanie. Ale w sumie musieli dziwić, bo to było mega przesada. Dobra, idę mu teraz zrobić jakieś dobre pranki do... I widzowie, YouTube jakimś dziwnym sposobem zdecydował, że ten filmik jest dla ciebie. Nie wiem dlaczego, ale wybrał właśnie ten film i powiedział: ej, to jest film, który warto obejrzeć. Dlatego kliknij tutaj i zobacz ten film, ponieważ jest dla ciebie. Ej, serio, kliknij. Serio, bo to już się kończy, to już nic nie ma. Kliknij.